Jerzy Engel, selekcjoner reprezentacji Polski, z którą był na mundialu w Korei i Japonii. Panie trenerze, Anglia, Polska, Węgry, Albania, Andora, San Marino. To dobra czy zła grupa? Tylko się cieszyć, bo mamy rzeczywiście jeden zespół, który będzie wywoływał niesamowite emocje i fantastyczne wspomnienia, bo myśmy już w historii raz Anglików za burtę wyrzucili. I to był chyba mecz, który był najczęściej powtarzany we wszystkich stacjach telewizyjnych przez całe lata. A więc dobrze, że mamy taki właśnie zespół, z którym będzie można fajnie powalczyć, który skupi przed ekranem telewizorów chyba wszystkich kibiców w Polsce. Natomiast pozostałe zespoły, począwszy od Węgrów w dół, z Andorą, na czele z San Marino, to nie są zespoły, co do których no tutaj mówilibyśmy, że będziemy się czegokolwiek obawiać. Nie, tam będziemy poprawiać po prostu kondycję strzelecką. Czy my gramy o to zwycięstwo i bezpośredni awans, czy my gramy jednak o to, żeby zająć drugie miejsce i awansować do baraży, które będą bardzo trudne? Tak, dlatego trzeba uciekać z baraży. Trzeba grać tutaj o pulę, zgarnąć tę pulę, jeszcze raz spróbować wyrzucić Anglików poza burtę Mistrzostw Świata, chociaż oni potem w barażach pewnie dadzą sobie radę. Natomiast to będą dwa mecze, które będą oczkiem w głowie, myślę, i selekcjonera, i naszej reprezentacji, bo warto z takim zespołem wygrać jak Anglia i awansować bezpośrednio, bo baraże będą piekielnie trudne. A jak by dzisiaj pan ocenił siłę sportową Anglików na tle, no nie wiem, chociażby naszych rywali z Ligi Narodów, Holandii czy Włoch, tak? I naszych meczów i ocen dość niestety słabych występu biało-czerwonych przeciwko tym drużynom? To znaczy oceniając na zimno, bo ja lubię piłkę angielską, również oglądam na co dzień mecze Ligi Angielskiej. Trzeba ich ocenić wyżej jak Holendrów i na poziomie Włochów. I to będzie wtedy, będziemy wiedzieli, z kim przyjdzie nam walczyć. Czy to, że gramy w grupie, która ma 6 drużyn, a nie 5 drużyn, to lepiej czy gorzej? To znaczy gorzej o tyle, że więcej meczów. To jest na pewno gorzej i to zmęczenie się na warstwie. Ale ponieważ tam mamy takie mecze jak Andora czy San Marino, czy Albania, no to wiadomo, że będzie można spokojnie rotować składem i że nie będzie tu żadnych problemów. Jerzy Brzęczek strzelił Anglikom gola w eliminacjach do Mistrzostw Europy w 1999 roku, ale przegraliśmy ten mecz na Wembley 1-3. To w ogóle może mieć jakieś znaczenie dla niego, czy to tylko kartka w kalendarzu? Ja myślę, że to jest tylko kartka w kalendarzu. Dla mnie większe znaczenie i takie motywacyjnie większe znaczenie ma to, które dało nam zwycięski remis na Wembley i myślę, że do tego meczu będzie się wracać. To będzie 13 i 14 mecz Polski z Anglią w eliminacjach do Mistrzostw Świata. Niestety tylko raz wygraliśmy. Ja myślę, że my się bardziej cieszymy z tego, że gramy z Anglikami, bo jak sobie przypominam, wielokrotnie myśmy chcieli grać z Anglikami towarzysko, zawsze nam odpowiadali nie. Z różnych względów. Natomiast teraz muszą z nami zagrać i myślę, że nadszedł czas, żeby no, zobaczyć, jak będziemy dzisiaj wyglądać na tle zespołu, który też jest w budowie, bo tutaj nie oszukujmy się, że oni są gotowi, Anglicy, już do takich wyzwań. Mają dobrych piłkarzy, ale reprezentacja dalej poszukuje swojej takiej mocnej twarzy, bo nie osiągnęli nic specjalnego jeszcze, jeśli chodzi na arenie międzynarodowej w ostatnich latach. A jak te kulki były ciągnięte, to już to pierwszy koszyk został wylosowany, to panu się marzyła która grupa? Albo z Duńczykami, albo z Chorwatami, bo wyobrażałem sobie, że akurat te dwie reprezentacje obecnie są najbliżej nas, jeśli chodzi o jakość gry. I było blisko, bo tak kiedy wlosowano kolejne drużyny, to już tam gdzieś blisko tych Duńczyków i Chorwatów byliśmy, ale niestety zostały dwie ostatnie grupy z Anglikami i Niemcami. Tak, no Niemców nie chciałem, z różnych względów. Graliśmy już niedawno, okej, wygraliśmy raz z nimi, raz przegraliśmy. Na mistrzostwach raczej nam z nimi się nie układało. Też mamy wielkie wspomnienia i te dawne z mistrzostw i te z tych bliższych. Natomiast z Anglikami bardzo fajny mecz, bo tak jak mówię, i marketingowo cudowny mecz, i dla piłkarzy fantastyczne wyzwanie, bo przecież oni wszyscy bardzo by chcieli grać w lidze angielskiej, niektórzy zresztą grają w lidze angielskiej, a więc będzie to super pojedynek dla wszystkich, i dla piłkarzy, i dla selekcjonera, i dla kibiców. Jakbyśmy tak po piłkarsku właśnie mieli to porównywać właśnie styl gry, jak się gra na Wyspach i styl naszej reprezentacji, to lepiej, że trafiliśmy na nich niż na Hiszpanów, którzy ostatnio rozbili Niemców? Zdecydowanie tak, ale mówiąc o stylu, to trochę tak tutaj żeśmy troszkę przeskoczyli już do przodu, bo my ten styl dopiero znajdziemy, myślę, w meczach eliminacyjnych, a pokażemy tak naprawdę w finałach Mistrzostw Europy. Na razie jeszcze z tym stylem trzeba poczekać.
Coś by pan doradzał trenerowi Brzęczkowi? Pan ma za sobą zwycięską kampanię do Mistrzostw Świata po bardzo długiej przerwie, więc bardzo długo czekaliśmy wtedy na ten awans. Przede wszystkim, żeby nie ulegał żadnym pokusom z zewnątrz, żeby nie słuchał żadnych doradców, żeby robił to, co uważa za słuszne i znalazł wreszcie taki sposób współpracy z zespołem, jaki będzie najkorzystniejszy i dla niego, i dla drużyny. Jest jakaś grupa śmierci? Nie, chyba nie. Może ta holenderska trochę. Tam jest taka bardzo wyrównana grupa, ale myślę, że gdybyśmy tak chcieli znaleźć taką grupę śmierci, to wszędzie są oczywiście po dwie drużyny, które gdzieś tam stoczą z sobą walkę o pierwsze miejsce, ale trzech takich drużyn, że mogłaby jakaś ta wylecieć w ogóle i z baraży, i z awansu, raczej nie ma. Hiszpania, Szwecja to będzie najbardziej zażarta para, czy która jest w pozostałych? No Hiszpania, Szwecja już jest. Będą grały z sobą niebawem, z nami również, a więc będziemy mieli pewne porównanie i Hiszpanów, i Szwedów, jak na ich tle wypadniemy w finałach Mistrzostw Europy. A te dwie drużyny grają z sobą i w finałach Mistrzostw Europy, i w eliminacjach, no więc będą miały rzeczy, będą świetnie rozpoznane przede wszystkim. No to poprosimy o wytypowanie wyników z Anglikami. Pozostałych drużyn nie, ale na co by pan liczył, co by pan sobie marzył? Remisik w Anglii, zwycięski remisik w Anglii i zwycięstwo u siebie, jakieś takie 2-1 albo 3-2.